Witajcie! Onycholiza płytki paznokciowej jest jednym z najczęściej spotykanych problemów w obrębie aparatu paznokciowego. Polega ona na utracie integralności pomiędzy płytką paznokciową i leżącym pod nim łożyskiem. Zabieg rozpoczynam od spryskania skóry preparatem SeptiStarter. Następnie aplikuję na płytkę paznokcia oraz wały okołopaznokciowe preparat Point Softener w celu ich zmiękczenia. Przystępuję do pracy sondą podologiczną w celu usunięcia mas rogowych spod oddzielonej części płytki paznokciowej oraz wałów okołopaznokciowych. Kolejnym etapem mojej pracy jest obcięcie oddzielonej części paznokcia przy pomocy cążek. Pamiętajmy o zabezpieczaniu obcinanego fragmentu paznokcia palcem drugiej dłoni. Przy pomocy frezu wygładzam krawędzie płytki paznokcia oraz usuwam zrogowacenia z łożyska. Na zakończenie zabiegu na odkryte złożysko, wały okołopaznokciowe i płytkę aplikuję preparat Onyplasma, który w swoim składzie zawiera kolostrum, dzięki czemu będzie regenerował łożysko i pobudzał paznokieć do wzrostu. Pacjent kontynuuje terapię w warunkach domowych z wykorzystaniem preparatu Onyplasma. Dajcie mi znać w komentarzu, jak Wam się podoba moja technika pracy.